Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 63. odcinku z serii Stellaris na moim kanale. Jak wiemy, toczymy obecnie wojnę z Uri i ta wojna, no muszę przyznać, z jednej strony idzie spoko, idzie dobrze, bo Uri dostają tak w dupsko, że o ja cię pierdzielę, po prostu są niszczeni i miażdżeni, ale z drugiej strony ja się boję, że oni mi wypisują w tej wojnie, czyli po prostu, no, podpiszą mi, dobra, to my się poddajemy, kapitulacja, i ja dostanę tylko tyle, ile będę w stanie wyrwać od nich teraz, dlatego potrzebujemy zrobić teraz tak, potrzebujemy dużo... wpływów. Bo musimy wysuwać roszczenia teraz wobec systemów, które my im będziemy zajmować. Tutaj chciałbym całą tą pipę im zająć. I to jak najbardziej to im zabierzemy. Bo tu widzę, że ich floty gdzieś tam są w pizdu obite, to dobrze. Tu natomiast jest stacja, która ma 28 tysięcy siły. Jeżeli ja ją zajmę w tym momencie, to nie powinno być większych trudności ze zmiażdżeniem resztek floty Uri w tym regionie, bo odetnę ich od jednej z dwóch kluczowych, trzech kluczowych bram gwiezdnych. Tu mają jeszcze... Oni tu mają stolicę? Szkoda tylko, że w stolicy mają bramę gwiezdną. No, fakt tej bramy gwiezdnej mnie tutaj niepokoi. Tak jak fakt tego, że nasz generał, nasza flota nie ma generała, a więc wybieramy dowódcę, nakazujemy lot tutaj, do układu Potap i rozpauzowujemy grę, bo miałem ją dotychczas na pauzie. Zbieramy te dwie floty i niech te dwie floty też lecą do układu Potap. Wow, coś potwornie... Research complete. Przycina, nie wiem co jest tego powodem. Ale mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Jak tutaj stoimy z armiami? Nie mają żadnych szans, więc... desantujemy się tutaj z wojskami. No, hej, hello! Proszę się ogarnąć natychmiast z tym... z tymi spajkami. Okej. Korpus inżynieryjny, jak najbardziej. Każde wojsko powinno mieć korpus inżynieryjny. Czy tu są jakieś planety? Tak, tu są planety, które muszę zająć. Zajmijmy je zatem czym prędzej. Tu natomiast wyślemy... projekty badawcze. Pokaż, gdzie jest ta inwazja planetarna. Aha, tutaj, dobrze. O, oni tu zostaną zniszczeni po prostu na miazgę. To bardzo dobrze. To mnie bardzo cieszy, co tutaj się dzieje. Intryguje mnie jeszcze ta planeta, ten system, bo tutaj będą się działy rzeczy. I tutaj chciałbym, żeby tutaj działy się rzeczy dosyć dynamicznie i dosyć szybko. Mianowicie, żeby ten system zająć tak szybko, jak tylko będę w stanie, zanim posiłki wskoczą mi przez bramę kosmiczną, bo jak posiłki wskoczą mi przez bramę kosmiczną, no to będę miał lipę. Ktoś mnie zrywalizował? Ktoś mnie zrywalizował. Okej, rozumiem. Ale tutaj na szczęście nasza flota już leci. Nasze floty w zasadzie, bo to są dwie floty. Ej, ale hello, co tu się dzieje? Halo! Natychmiast proszę rozpocząć bombardowanie tej cytadeli. Proszę ją tutaj... Nie wiem dlaczego ja mam większe wyczerpanie wojenne w tym momencie niż Uri, skoro to ich planety są zajmowane, ale spoko. Dawać! I tak, mamy to! Mamy to, system Potap został zajęty i to jest bardzo ważna rzecz,
bo system POTAP w tym momencie staje się miejscem, przez które ja mogę przerzucać moje siły. Doskonale. Wysyłamy nasze wojska inwazyjne do Kłapry. Tu widzę, że Uri jednak coś rzucili tutaj, jakieś siły. 54 tysiące. Oj, ciężko by było to pokonać. Zbierzmy siły w Potapie razem. Tutaj pierwsza, druga i trzecia flota. Niech też się udadzą do tego systemu. Nie. Dobra, jakieś badania skończyliśmy. O, napęd skokowy. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Koszty budynków sobie obniżymy. Co? Dobra, wszystkie moje floty. No, come on, zapisuj. Szósta, piąta, szósta i... Chwila, jak to było? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta... Gdzie jest czwarta flota? Czwarta, piąta... I szósta flota. Siódma... Flota to jest... Jakaś abominacja. Ale dobrze, zamówmy tutaj posiłki dla tych flot. Ktoś podpisuje PiS-a. Okej, ratalaki podpisały. Ratalakom udało się z kimś podpisać PiS-a, to dobrze. My zbieramy nasze floty tutaj. Niech one tutaj stacjonują. Bo ja bym teraz chciał tymi flotami uderzyć tu i odciąć ich, a tu chciałbym zrobić im wjazd pierwszą, drugą i trzecią flotą, odcinając ich całkowicie od tych systemów. Jak tam moje wpływy? Czy ja jestem w stanie sklejmować sobie jakiś kolejny system? Nie, jeszcze 18 mi brakuje. Jeszcze 18 wpływów musimy nazbierać. Jakoś to przeboleję. Pokażcie mi tutaj te planety, co tu mamy. To są jakieś żałosne floty obronne, siły obronne na tych planetach, które możemy zajmować nawet bez bombardowania tych planet. Tu widzę, że ta duża flota Uri gdzieś się przemieszcza. To dobrze, to mnie cieszy. Spaceport under attack. Co? Gdzie? Gdzie mój spaceport jest atakowany? Hello! Tu! A jak oni się tam dostali? Nie wiem. Ale tam natychmiast wyruszy... Tu natychmiast wyruszy Murderer of Trust i zrobi tutaj z nimi porządek w tym miejscu. Bramy gwiezdne bardzo nam w tym zadaniu pomogą. Tutaj widzę, że gdzieś ta ich wielka flota wyskoczyła. Co mnie cieszy. To mnie akurat cieszy. Gdzie ta ich flota poleciała? Nie wiem. Gdzieś się ta flota... Gdzieś się ta flota straciła. Gdzieś ta flota... Science ship lost. O nie, straciliśmy statek naukowy. Jaką to ma tutaj siłę? 1500? Wyślijmy tam... Siódmą flotę tam wyślijmy. Niech zrobią z tym porządek. Widzę, że ósma flota nie ma dowódcy, a więc wybieramy kolejnego takiego, który będzie obniżał koszty utrzymania tychże flot.
Tu widzę, że zajęli im tą stolicę, to dobrze. Bo to znaczy, że teraz tak, pierwsza, druga, trzecia flota lecą tutaj. I ja bym potrzebował do systemu Merope, żeby wskoczyć. Tylko żeby to zrobić, o właśnie, to potrzebujemy tych flot, które tutaj właśnie się teraz stakują. Niech one się zmerdżują. Mój Boże, jak to zaczyna ciąć. Przerażające, jak to zaczyna ciąć. To jest naprawdę straszne. Ale tu widzę, że cały czas jakieś posiłki dolatują. Zbierzmy zatem te trzy floty. Niech te trzy floty lecą do systemu Merope. A tutaj ta jedna flota... Cholera jasna. Lećcie tam i zajmijcie to, do kurwy nędzy. Nie wiem dlaczego... Dobra, wiem dlaczego. Bo bot jest debilem. Bo moi generałowie to po prostu debile. Ja bym jeszcze chciał się dowiedzieć, gdzie są moje floty inwazyjne w tym momencie. Bo gdzieś zniknęły. Znaczy, ja podejrzewam, że one zostały zestrzelone, te floty inwazyjne. Co jest smutne i przykre, i bardzo mnie to boli. I aby do tego więcej nie doszło, zrobimy tak. Dajcie mi klejmy. Tak, wysuniemy tutaj roszczenia, bo tu mamy roszczenia wzdłuż całego tego pasa wysunięte. To świetnie. Dobrze, floty się przenoszą. I teraz chodźmy na ziemię. I na ziemi zrekrutujemy kolejne floty inwazyjne, kolejne armie. Hostile station engaged. Dobra, pauza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, osiem, dwa, dziewięć, trzydzieści. Dobra. Podbijamy system Merope. Musimy go odciąć i to jak najszybciej. Tak, żeby całkowicie opanować tą tutaj pajpę, którą przeciwnik sobie zbudował. Dzięki temu rozerwiemy państwo Uri na pół tak naprawdę i to będzie bardzo dobre. Dobra. Uszkodzenia armii, giełda galaktyczna. Giełdę galaktyczną, bo giełda galaktyczna będzie nam potrzebna zaraz. I teraz tak. Dobrze, tu widzę, robimy porządek. Pierwsza i druga flota niech lecą tu i niech zablokują wejścia tutaj. Tu widzę, udało się odbić te systemy. Lecimy zatem dalej i zajmujemy dalej systemy. Tutaj lecimy dalej, zajmujemy dalej systemy wszystkie, jak leci, jak popadnie. Dajcie mi jakiś statek naukowy, bo tutaj są projekty badawcze do zrobienia. Dobrze, mamy statek naukowy. Jak pięknie, że mamy od razu Stargate'a prowadzącego tam, gdzie chce, aby prowadził. Dobra, mamy bitwę. To było głupie. Tutaj szturm na tą placówkę to było dosyć głupie, co zrobiły te moje statki, bo rzuciły się pojedynczo, ale spoko. One się tam przebijają.
Tutaj widzę, zajęliśmy ten system. Świetnie. Research complete. I skończyliśmy też kolejne badania. Dobra, bierzemy na razie te, które mam już częściowo rozpoczęte. Lecimy teraz tutaj. Zastanawiam się, gdzie jest druga flota. Chciałbym wiedzieć, gdzie zniknęła druga flota Ziemi, ale nie jestem w stanie tego ustalić w tym momencie. Ale tutaj widzę, że radośnie przemy przed siebie. To dobrze, to mnie cieszy. To mi się podoba. Tu widzę, że mamy... Dobra, Murderer of Trust wreszcie dotarł, kiedy sytuacja jest już opanowana, tak? Sytuacja opanowana, konflikt zażegnany. Siły, które miały to ogarnąć, przybyły. Dobra. Co tutaj się teraz dzieje? Tutaj masakrujemy system Delcor. Dobrze. Lecimy dalej. Wytniemy sobie drogę aż dotąd. I wtedy poczekamy, jak... Jeśli Uri dadzą radę odbić kolejną planetę, dawać większe zasiłki. Jeżeli Uri dadzą radę odbić tamtą planetę, to wtedy ja tam podlecę. Dajcie mi tutaj te moje siły. I niech one bombardują tą planetkę. Tylko chwila. Tu się zrobił chaos. Siódma flota. Po pierwsze, dlaczego ona nie ma dowódcy? Dajcie mi tutaj, proszę, dowódcę. To po pierwsze. Po drugie, proszę te floty natychmiast zmerdżować. Kurczę, widzę, że tutaj umierają mi ludzie. I teraz tak. Proszę natychmiast zmerdżować te floty. Dajcie mi pauzę. Dobra, floty są zmerdżowane i tu możemy wybrać bombardowanie selektywne. Bo po co niszczyć planetę, która wkrótce będzie należeć do nas? Nareszcie druga flota dotarła! Tym samym druga flota niech stacjonuje tutaj. Wszystkie trzy floty, to jest łącznie ponad 100 tysięcy siły, mają te floty. To jest bardzo dobre, bo dzięki temu, że mają one tak ogromną siłę ognia, to skutecznie powinny zatrzymywać przeciwnika. Właśnie w systemie Delcor, który może być systemem tutaj bardzo intensywnych walk. Aczkolwiek jeszcze co do tego nie jestem pewien, czy na pewno tak będzie. Znalazła się czwarta flota. To fajnie. To fajnie, to mnie cieszy, że się ona znalazła. A co się tutaj dzieje? Tutaj trwa bombardowanie. Jakie tu jest bombardowanie ustawione? Selektywne. Bardzo dobrze. Bądźmy cywilizowanym nacją, tak? Bądźmy cywilizowaną cywilizacją. I pokażmy, że nie jesteśmy takimi zwierzętami, które bombardują wszystko jak popadnie. Mamy też nazbierane wystarczająco dużo wpływów, aby móc sklejmować kolejny sektor. Ja sklejmuję ten sektor sobie. Jak tam wyczerpanie wojną? Proszę mi powiedzieć, dlaczego moje wyczerpanie wojną jest większe niż wyczerpanie obrońców, bo nie wiem. O ja pierdzielę, jaka tutaj flota się przemieszcza. No,
To jest właśnie powód, dla którego ja nie chcę jeszcze tam z nimi walczyć, z tym, co tam na mnie czeka na wschodzie, bo tam i na północy, bo tam jest ogromna armia. Tam jest armia czerwona i to na sterydach i to z najnowszą technologią. Tam jest coś, czego ja nie dam rady pokonać, przynajmniej nie w tym momencie. Imperium będzie musiało się bardzo rozbudować, bardzo przekształcić, żeby być w stanie walczyć z tym, co tam się pojawia, ale tutaj widzę, że udaje nam się rozbijać tą cytadelę i to jest bardzo dobre, bo dzięki temu odetniemy Uri od kolejnej bramy gwiezdnej, a my tym samym będziemy mieli kolejną bramę gwiezdną, którą będziemy mogli sobie zająć dla siebie. Doskonale! Doskonale! Kolejny system w całości opanowany przez nas. I teraz robimy tak, teraz zbieramy te siły, przerzucamy je tutaj. I tymi siłami lecimy tutaj, bo tu są jeszcze jakieś niezbadane regiony, tajemnicze ziemie, które ja chciałbym przyłączyć do siebie i chciałbym je mieć pod moją władzą i pod moją kontrolą, co byłoby bardzo dobre. Moja flota desantowa, no, na razie wygląda słabo, poza tym nie mamy dowódcy. O, już mamy dowódcę, bardzo dobrze. Widzę, że nadal nie odnalazły się tamte floty desantowe, a więc podejrzewam, że one zostały po prostu zniszczone. Co mnie bardzo boli, co jest bardzo przykre i bolesne. Ale tutaj widzę, że tu mamy projekt badawczy. Więc jak najbardziej natychmiast go sobie badamy. Co? A to się nazywa sabotaż, taki numer. To jest naprawdę po chamsku wycięty mi numer, żeby mnie odciąć. To jest naprawdę chamskie. To jest chamsko zrobiona zagrywka, w efekcie której ja zostałem odcięty teraz od terenów, które mogłem sobie spokojnie zająć, tak? Przyznaję, chamskie. Chamstwo. Chamstwo i drobnomieszczaństwo. Tu widzę, że mamy jeszcze 4 armie, które musimy zbombić, więc zbombujmy je. A w systemie Potap, co tutaj mamy? Tu powinno też coś być. Tu powinna być jakaś planeta. Tak, tutaj jest planeta. Tu jest planeta, którą bombarduje Commonwealth. To jest ciekawe. To jest ciekawe, muszę przyznać. Tego się nie spodziewałem, że Commonwealth z tej strony włączy się do wojny. O, i możemy przyjąć ustrój. Fantastycznie. A więc oczywiście Bastion Harmonii. Jak najbardziej, bo dzięki temu nasze okręty będą strzelały szybciej. I co my tutaj teraz chcemy wziąć? Bo mogę wziąć jeszcze 2. Spauzujmy grę, żebym... No, tu trzeba się zastanowić, bo powoli kończą nam się różnego typu opcje. Dostępni posłowie plus 2. To jest dobre. Sięgając coraz wyżej, nie możemy zapomnieć o tych, którzy nam wiernie służyli. Wspaniała przyszłość naszego imperium zawsze miała być dobrem wspólnym. Okej, to brzmi spoko. To jest... To nie. Zapał wykonawczy. Nie. Imperialny przywilej mnie tutaj kusi. Bo to jest wielkość Imperium z planet minus 50%. To jest fajne. Mistrzostwo natury. To nie jest w tym momencie już dla mnie problem.
Chociaż tutaj można dzięki temu mieć dwie dodatkowe dzielnice, ale nasze planety są już bardzo rozwinięte, więc no. Chociaż pewnie teraz, jeżeli jakiś doświadczony gracz Stellarisa patrzy, to pewnie stwierdza, że moje planety to zapyziałe dziury, a mi się tylko tak wydaje, bo ja naprawdę nie widziałem rozwiniętych planet. Jedna wizja. Galaktyczny zawodnik. Nie, to nie jest dobre, to jest słabe tak naprawdę. To jest słabe tak naprawdę. Może jeżeli jest więcej upadłych cywilizacji w galaktyce, to tak, ale kiedy ja w tym momencie podejrzewam, że mógłbym jak równy z równym walczyć z upadłym imperium. Przynajmniej tak podejrzewam. To jest fajne. To jest fajne. Obrońca galaktyki. Okej, to by też było spoko. Budowniczy światów. Nie. Wprawdzie te światy gajańskie są kuszące, ale to nie jest coś, co ja bym chciał w tym momencie. No nie, no to nie. Szyfrowanie plus 2, to nie jest problem. Raczej to nieustające czuwanie, tak. Nieustające czuwanie weźmiemy teraz. Mhm. I następny ustrój to weźmiemy budowniczego federacji. Bo to też nam się bardzo tutaj przyda. Ale ich tu miażdżą. Ale ich jadą. Wszyscy ich teraz niszczą. No, Uri dostają teraz mocno w dupsko. Szczególnie tutaj od kogoś dostają. Gdzie oni są? Ja chcę... Ha! Ci! Tutaj tak jadą. No okej, spoko. Będę musiał poprawiać potem stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi. Szczególnie pokażcie mi, jak tam moje deale z kartelem, bo kartel jest dla mnie w tym momencie problemem. Wrogość to nie jest dobre. Tarcia graniczne. Ja bym bardzo nie chciał w tym momencie mieć z nimi jakichkolwiek tarć. Musimy potem zobaczyć, czy jest jakaś, czy są jakieś możliwe jakieś zmiany ustrojowe, które by mi dobra, mamy wystarczająco dużo flot, żeby ich tutaj zniszczyć, zmiażdżyć, zmasakrować. Chciałbym zobaczyć, czy są potem możliwe jakieś zmiany ustrojowe, które pozwoliłyby mi... jakoś poprawić moje stosunki. Bo te stosunki wyglądają źle. One wyglądają wręcz tragicznie, jeśli mam być szczery. No i ja tego bardzo nie chcę. Ja bardzo nie chcę mieć tak złych stosunków. Ja muszę mieć te stosunki lepsze. Jak to tutaj wygląda? Tu jest duża armia, która jeszcze broni tego obszaru. Dajcie mi zatem moją flotę. Niech Murderer of Trust ich też bombarduje, ale
Selektywnie, co nie? Tak, jest selektywnie ustawiony, dobrze. Tutaj natomiast flota desantowa niech poleci tu i niech tutaj zajmie mi ten system. No, bo to nie wygląda dobrze. To, kurczę, nie wygląda dobrze. Weźmy... tutaj nasz statek konstrukcyjny i niech on leci tutaj do Delty Cefei. Tutaj będziemy musieli zbudować kolejną bramę gwiezdną. A jak tam Felhabanis? Pokażcie mi ten system. Nadal Fenhabanis nie ma możliwości budowy bramy gwiezdnej. Dobrze, rozumiem. Najpierw zbudujemy bramy tutaj, potem będziemy się przesuwać dalej w tą stronę, żeby tutaj kolejne regiony przyłączać. Ktoś chyba zbudował bramę gwiezdną, tak. Okej. Okay. No, Uri są już tak obici w tym momencie, że ja nie wiem, jakim cudem oni by mogli jeszcze cokolwiek tu ugrać na tej wojnie, ale my musimy powoli kończyć ten odcinek, bo stał się on potwornie długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki ze Stellarisa, gdzie będziemy nadal rozbudowywać... nasze państwo, naszą gospodarkę, wypisujemy z Urii i wtedy zaczniemy montować alians z Commonwealthem takim, żeby go zwasalizować i wchłonąć. Spróbujemy tutaj zwasalizować i wchłonąć te państewka. No i będziemy musieli się przygotowywać jakoś na pozbycie się tej enklawy, która mi tutaj powstała, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.